Witajcie, z tej strony Artasz. A to kolejny odcinek z Total War Rome 2 jako Massalia. Kontynuujemy. Odbój północnej Afryki. I później planuję wyruszyć tam dalej na północ. A jak tutaj wygląda? Co w ogóle ja tutaj planowałem? Bo ostatni raz uruchomiłem tą grę. Miesiąc temu. Jeszcze przed moim zniknięciem w sprawach rodziny. Więc trzeba coś tu z tym zrobić. Okej, wszystko fajnie. Muszę sobie przypominać. To i owo. Dobra, to tylko jedno stronnictwo dodatkowe. Pozyskaj. Zapewni lojalność. Niech oni nas uwielbiają. Okej. Ten bohaterowi, bla bla bla. Czyli level upy. Sure. Co ja tam dawałem dla innych armii? Więcej armorów, okej. Ciach, armorki. Bo my jesteśmy frakcją mieszaną. Pomiędzy miastami greckimi. A? Barbarzyńcami. Albo nie do końca tak korci. Może dajmy sobie. Kolejne drzewko. A tutaj, co tutaj takiego ciekawego mamy? Dajemy sobie. Kurde, nie to. Okej. Zdarza się. Oczywiście. Lecimy. Okej, teraz zaiskrzyło to i owo. Jak na razie nie mam na horyzoncie żadnego poważnego wroga. Dla mojego imperium. Można powiedzieć, naszego imperium. A to się zobaczy, jak to będzie. Dalej szło. A propos teraz, jak ja to nagrywam. Nie ma traktatu. Jak teraz ja to nagrywam, to u mnie wielki hit zrobił filmik o nazwie Makłowicz. I jak to się nazywało? Jak on ten pies nazywał się? Koperkowy pies, o! Makłowicz i koperkowy pies. Lainus, to jak mężczyzna brzmi, więc jest spoko. Więc nasz ród jest pierwszy akuratowany, tylko że on musi to rosnąć. Dzieciak. Okej, niech nasze wojska idą dalej i ich masakrują. Chodźcie tam zobaczyć, co tam jest ciekawego. I wojska lecieć. Wait. Poleci już tutaj pomóc. Tak dla wszystkiego. To... I oczywiście świątynia. Nasza armia ładnie tak rozpłynął się w ustach. O, nasze jednostki są aż tutaj. Ups. Masakracja. Ciach. Jakby jakiś barbarzyńca mnie zaatakował. Jakieś plemię barbarzyńców. To by zrobiliby mi sporo szkód. Bo całe siły mam w Afryce. To byłoby śmieszne. Okej, co my tutaj możemy? Zobacz. Konnice tak nie bardzo. Nie powiększę. Może coś takiego. Ohoho. Ciekawe.
Też ciekawe. To bardziej takie to armii, które przejmują władzę. Ale walniemy sobie o to. Bo jednak trzonem naszej armii są łucznicy. A później jeszcze planuję od tych ziomków zaatakować. Może przy okazji pomogę im Egipt wykończyć. Dla Syrakus. Albo i nie. Może po prostu jakiś garnizon zostawię. Może. Ale się okaże jeszcze. Ale to wspaniałe, wielki, potężny imperium. To tak... O kurde. Ja się zaczął masakrować. Ale czekać, to będzie trzeba poczekać, aż wszyscy zaczną siebie zjadać. Jadaki na białym koniu, kurwa. Mogę coś jeszcze zrobić? Takiego przydatnego? Nie bardzo, jak widzę. To trzecie w jedną turę? Bo jeżeli tak, no to lipa. Dla mnie. Oni sił nie mają, żeby mnie wytrzeć. Więc... Kolejna tura. Kurde, zapomniałem zmienić miasto. Przybudować je. Ale... No wiecie. Bywa. Znowu? Oni znowu był ze mną... Konfederacja Kalicyjska znowu ze mną zrywają... Prawa handlowe. Oj, 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 nie, za mało, za mało. W sumie ta jedna armia może już powoli przemieszczać się w stronę Wielkiej Brytanii. Bo to jest mój kolejny cel. Ogólnie Wysp Brytyjskich. O, ładna nazwa. Gdzie są dzielnice biedy? Tutaj. Okej, okej, okej. Kurde, zapomniałem o tym. Ja powiem w ogóle tutaj by... O kurde. Chandlowie, won. A, pewnie dlatego są takie niepokoje. Okej, zmiana planu. Polecisz tam. A tutaj... Przerobimy to i owo. Ciach. Ciach. A tak właściwie jako technologię robię. A, to. Wiem, co celuje. Ja. I to... Aha. Czyli to będzie kolejne miasto. Ciach. Zmiażdżeni. Nawet nie warto tutaj jakieś bitwy toczyć. A to była ich armia. Smutne. Bardzo smutne. Nagrywam oczywiście. 8 minut quality filmu. O, uzupełnienie. To ja uwielbiam. Gdzie to jest? Tak, tutaj. Niedaleko. Mojej technologii, ale... Tak właściwie te czarnie chyba tutaj zostawię. Biegnijcie. Tylko jak tam... A chyba tutaj są jakieś drogi. No są. Przebywajcie. I lećcie tam dalej w Afryku. Może tutaj. Nie ma jakichś perspektyw. Na rozwój handlu, ale to zawsze osad. A ty leć też tam już na północ. A ty im pomagaj. Biegniecie? A, zabiegnął. Elo, siema. Witam.
I cyk, z automatu, bo to jednak takie przewagi to nie ma co czas marnować. A standardowo, jak dla każdego. I kolejne miasto do przebudowy. Tylko mam nadzieję, że tutaj w miarę jedzenie będzie się utrzymało, utrzymywało po wszelkich naszych reformach. O, nasze wojska jeszcze tutaj stoją. W sumie... jak to u mnie wygląda? No, już większość już będzie wracało. A tutaj nadal szpiega mamy, o którym zapomniałem, więc... już biegnij tutaj. Szykować się na inwazję. Na wyspy brytyjskie. Egipt. No już praktycznie wykończony, jak widzę. Praktycznie z całą ligą. Ja to nazywam ligą. Tak naprawdę to nie jest liga, ale to nazywam ligą. Ligą to ten nasz sojusz. Helenistyczny. Praktycznie z całym światem on ma wojnę. Z światem, który się liczy. Tak. Powiadam, że... okej. Koniec tego rozwodu, tych rozwodów. Kończymy tur. Ale tak naprawdę, wracanie to z wcześniejszych filmików, to ja myślałem, że naprawdę Rzym będzie wyzwaniem jakimś. I widzicie, teraz oni chcą ze mną umowę handlową. Nie, niech będzie. I tak hajsów mam w opór dużo. Blood and honor has bound us in friendship, but now, in honesty, we must walk to... Szkoda. Smutno, smutno mi się zrobiło. Klip, klip. I ciekawe, kiedy te plemiona afrykańskie po prostu umrą z głodu. I co one będą kombinowały? Tych to już mogę wykończyć. Na szczyt, na śmierć. Gdzie są... o. 6-6... z naszych damy. Zwiększono rangę. Okej. Technologie. Syn osiągnął pełnoletność. Śmierć naturalna. Okej, czyli mamy... okej. Co to za nowe stronnictwo? Jakie one mają ziemia? Pokażcie mi. To są ci... uczniowie Apollo. Niewiele mają. Muszę przyznać, a kto do nich należy? Jeden z dowódców naszej armii, który ma tylko jeden poziom. Czyli który z tych? To nie są uczniowie Apollo, to nie są. Ty masz? Ty nie jesteś. To ty? Jakie ty stronnictwo jesteś, powiedz mi. No tak, po imieniu mogę. Ty się nazywasz? Aryfofanes. Aryfofanes. Lala. Lecimy.
O, był. Na dowódcę floty. A więc już floty nie mamy. W takim wydaniu. Jak widać. Ciach. Zabij. Okej, frakcja pokonana. Idealnie. Nie chcę, ja chcę flotę. Ciach. Mam nadzieję, że to nie są uczniowie Apollo. No, inny kolorek. Więc jest spoko. Jakby to ci powiedzieć, koleś. Stajemy tutaj. Świątynia, świątynia, pola, świątynia. A tutaj damy jedzonko. I świątynia. Ci tutaj mogą zostać. Wylecieć. Lecieć dalej. O. Dobrze, ja o tym przypomniałem sobie. Żeby tutaj nie było dzielnic biedy. Bo to byłoby słabe. Hopla. On może pomalutku kroczki do przodu robić. A ty już leć. Tutaj. Żeby móc ich zaatakować. I zmasakrować. Mam nadzieję, że to zrobi wystarczająco dużo jedzonka, żeby utrzymać te złoto. O, jedzenie. Technologia. Ciach. Jestem z tego dumny. Jak tam nasze... O kurde, tylko 16 tysięcy? Co tak mało? Ekip tutaj masakruje. Trakuzy. Nieładnie, nieładnie. Chyba to już pora dla nas. Żeby wbić się w ten Egipt. I mu powiedzieć, że nie, nie, nie. Robisz to źle. Nie powinno się tak robić. Zły Egipt. Do domu. Sio, sio. Tak będzie. To później będzie wojna z Seleucydami pewnie. Bo oni jednak mają jakiś tam imperium. I będzie konflikt interesów. Mam pytanie. Jakie? Oni już mają na starcie straszne minusy. Aha, poziom wyzwania to też. Wszystkie. Po to ochronę. Jeszcze 2 tury. Okej, tak to mogę być. Hehe. Niech mi armie jakoś się zregenerują wszędzie. Gdybym mógł obronić się przed tymi mównkami. Jak tutaj nasz garnizon. A już całkiem się odnowił. Tutaj nie chcę. O, tutaj. Jeszcze będzie się odnawiał pewnie. No. Ojajajajaj. Dobra, możecie tutaj posiedzieć. No to... Ale flota też jest mi jest... Też mi jest potrzebna. Trudny wybór. Bo też potrzebujemy trochę armii, żeby tutaj zmasakrować.
Tam. Damy radę. O, no tak. Level up. Tam mam pierwszy tobie. O, to ten fajny. Kapitan. No. Trener. Czy jak on tam ma? O, Heros. Ciach. I kolejna tura. Zobaczymy, co ciekawego bot zrobi. Czy w ogóle coś będzie chciał zrobić. Mam nadzieję, że żadne stronnictwo nie będzie zdobywało w Afryce prowincji. Jak by to powiedzieć? Nie bardzo. Niech wyspy prydyjskie same ze sobą się biją, a później my karczymy. Jako wyzwoleni, jako ci to wyzwalają. Przed wojną. Ale za pomocą wojny, więc. Ciekawe. Dobra. O niewolnicy. Co? Zaraz. Oczywiście, że wojskowy. Jacyś niewolnicy mi tutaj biegali. To prawda czy nieprawda? Raczej nie. Jak na razie. Dwie takie pełne armie. Pewnie ciężko to z nimi zrobić. Jakoś tutaj się ogarnia. Oni już umierają, więc... Nie tam. O, najlepiej tutaj. Wy możecie już chyba powoli na granicy stawać. Tak, żeby nie tracić jednostek. I wtedy wyruszymy. A, to nie mój. Zwiadowca. Szpiegus. O, frakcja pokonana. Cymprowie. Okej, nie wiem gdzie oni byli, ale... Pokonałem. Pokonana. Okej. A, to ich. Okej, teraz ty, kolego. Stawaj gdzieś tutaj. I czekaj, aż to wypuchnie. W okazji podekspisz się. Mogę jeszcze więcej czystek? Mogę. Bo nadal chcę, żeby dwa stronnictwa tutaj były. To dla mnie to najbardziej korzystne jest. Oni umierają na popiastkach pustyni, a tutaj jak to wygląda? A tutaj to elegancko. Ja nie wiem, czy już tych przypadkiem już by nie zabierać. W sumie, miasto samo się obroni. Okej, siły podzielone. Ale później, jak tak z dwóch stron walniemy, ło. A no tak. Levele. Bierzemy. Tego ładnego typka. I cykl level up. W tym kierunku. Potrzebują ciebie tam? A już nie. No to lecisz. Dalej. Będziesz dla tego typka pomagać?
Już praktycznie oni już są tutaj naszowiercami. No. Szybko poszło. Nawracanie. 5% natury. O tak. Tutaj też tak szybko pójdzie, znając zwycię. No tak, jeszcze więcej. O, tutaj mamy zestaw. O, takie coś. Tutaj już ładny, ładny, nie powiem. O, niech będzie to. I ciach. Szpiegus cię przemieszczał. I nasza tura. Piękna tura. Celucydzi, no, mają siły wodne. No, spore, spore. Oni będą ci... Afrykańczycy będą mi tupę truli. Sporo. Nie. Okej. Zamieszki w stolicy. Nie, twojej stolicy. Wypuchły zamieszki. Podejrzewasz, że wywołał je członek jednego ze stronnictw. Jak reagujesz? Zduś bunt. Zduś trzy bunt. O, no dobra. Wysokie ryzyko. Nic nie widzę. O, dużo lepiej. Wykuj się. Do ataku. Samo o uzupełnienie. Przyda się. Szczerze mówiąc. A tutaj co tutaj mamy? To jedzonko, świątynia, świątynia. I jedzonka. O, to można też. Jak widzimy, nasza kultura już jest większością. Tutaj jeszcze trochę czasu nam to zajmie, ale niewiele i będzie fajnie. Hihi. Oni już praktycznie już umierają na tych piaskach. Trochę smutno, ale... No dobra, szpiegusie, pokaż co oni tutaj posiadają. Pełna armia rydwanów, praktycznie. Damy radę. Do not try my wypowiedzenie wojny. My torturer. Ciach. Bo tutaj wiecznie nie będzie siedział, typu. Dobra, niech dwie armie spróbują zaatakować. A to po prostu to idzie do nich. Mogę coś tutaj zrobić? A, mogę. Umrze czy nie umrze? Okej, wykryto. A on teraz poleci dalej. A gdzie Egipt jeszcze ładzi? Chyba na tej mapie można zobaczyć. Można. Jako tako Egiptu, a tutaj pewnie. Tak. Tutaj jedna armia. Tylko jedna. Kurde, jak oni wlecieli. Elegancko. Praktycznie w środek ich imperium. No. Wow. No, o. Będę miał czym handlować. Okej. Coś do zrobienia mamy jeszcze? Raczej nie. Kolejna tura! Czyżby wojna domowa już? Niech nie. Wojna domowa. To codzienność.